cisza, spokój, takie sielskie otoczenie, czyste powietrze. Czego się pan obawia? Czego, żebym się nie spalił, proszę pana. No niech pan zobaczy. Co tu będziemy dużo tłumaczyć. Po prostu ten pan wszystko zbiera, wszystko wozi. On jest chory na tym tle, że on musi mieć, musi cały czas mieć, musi coś tam robić. Nie? W piątek o godzinie 18:30 wybuchł tutaj pożar. Teraz 3 noce nie spałem, nie? Bo po prostu no, dymiło się z tego. Bo tam byłem u niego, nie? Żeśmy szukali z policją go i tam jest po prostu piec i jest śmieć przy śmieci. Jak to się to by się zapaliło, a cały dom jest w śmieciach. Nie? Ta stodoła jest w śmieciach, tam jest 5 ton węgla, bo kiedyś widziałem 2 przyczepy drzewa, maluch stoi. Tam wszystko jest po prostu, wszystko. Tam nie ma jak przejść, jedynie boczkiem korytarzyki takie są porobione. A co tam się znajduje w tym środku domu? Wszyściutko tak jak tu na podwórzu, tylko że tam jeszcze jest jedzenie, tam butelki różnego rodzaju, nie? No wszyściutko. Zagrożenie, czy jest tam zagrożenie? Jest zagrożenie pożarowe w każdej chwili. Epidemiologiczne? Też. Tam nawet jak się paliło, to nawet strażak wyciągnął we worku pełen worek od kaczek głów. No co to za hobby miało być tam, to nie wiadomo. Na początku twierdzi, że go sąsiedzi podpalili, nie? Pani? Tak. Że pani go podpaliła. On wiedział, że się tak skończy, pani nie? Czy pan? Że my, że my go podpalili, bo... Pani, półtora metra, bo tam widać budynek, bo od tego ja go pójdę podpalić. I kto sam spłynął. O zdrowie zmysła takie coś zrobi, nie? To jest, aby sobie sąsiedzi podpalił. Czyli to państwo jesteście ci źli. No. Tak, tak. No człowiek sąsiadów twierdzi, że tu jest tak ogłosi, nie? A my się po prostu boimy o swój dobytek. Państwo macie drewniany dach. No, a to pan co, jak to wszystko prawda? Pójdzie? A tam jest pełno słomy, nie? Mówię, i tam jest i słoma, jest no, i obora, jest i... Mówię, my są w sekundzie bankrutami. To jest na granicy tutaj z państwa domem. Tak, tak, tak my tak, to po tej sprawie są mieszkamy, nie? A tu mieszka sąsiad, tam obok zaraz, nie? I proszę bardzo, nawet obok jest tak, jest szkoła, tak? No. Czyli to wszystko zagraża wszystko szkołę. Wszystko zagraża, tam sąsiad jeszcze jest też z prawej strony, no wszystko jest... Mówię. Jak natykający bombie śpimy. Wiesz, on tu ma beczki, wszystko on tu. No. Widzi pan beczki po ropie czy po czymś, no. To jest, że prowadzi z wyjście, proszę schodę w domu. I zobaczcie, to jest wyjście, bo się to pokaże, to prowadzi, że schodę za rok domu. Zostanę, trzeba być schodę w domu. Zobaczcie, to już wąsku, nie? Jest zagrożenie życia, zdrowia państwa, jest? No jest. No jest, to sam pan przyznaje, że jest. Proszę bardzo, działania natychmiastowe. A nie, przepisy, no, procedury, to inne służby lata. Powinny być powołane. No właśnie, to gdzie są te służby? No ja nie wiem, jeżeli jest zagrożenie życia, to w takim przypadku są takie służby pewnie jak policja, nie wiem o jakim zagrożeniu mówimy. O jakim zagrożeniu życia my mówimy, bo pan nie widzi zagrożenia. No pożarze, no jak pan nie widzi, co tu jest, co się działo? Mógłbym przyjechać w piątek, zobaczyć, jak co się to paliło, jak my z wiaderkami lataliśmy. No, ale jeżeli jest straż, pożar, to wtedy straż pożarna jest tym organem, który... A tak, to trzeba czekać, a się... A się nam dom zapali, potem zaczęcie działać. Możemy przejść do mnie, zobaczyć, jak ciekawe, jakby pan tak mieszkał w takim otoczeniu. Nie pan się to przeprowadzi, nie pan mieszka w tym? My nie możemy tak sobie. Dzisiaj wchodzimy, proszę bardzo, bierzemy to, tak? No tak się nie da. My, jako urzędnicy, nie możemy tak... Jak to się nie da? Pan mówi, że zagraża to życiu i zdrowiu. I to jest jeszcze ochrona środowiska. I pan przyznaje. No przyznaję. No i co? Myślę, że no rzeczywiście gmina no musi zintensyfikować działania. No co by nie powiedzieć, my tu jakby jesteśmy, z jednego pnia się wywodzimy, ale no myślę, że trzeba przyznać, że jakieś zaniechania z naszej strony były, że to za długo trwało. Tu nie będziemy opowiadać ludziom, że nie trwało to za długo, bo trwało.